Michał, na początku gratuluję Ci zdobytego dubletu. Co możesz powiedzieć po takim spotkaniu, w którym zdobywasz dwie bramki w przeciągu 5 minut, a ostatecznie Twoja drużyna wygrywa i zdobywa 3 punkty? No na pewno fajnie, że strzeliłem te dwie bramki. Cieszę się z tego. Moje premierowe w Garbarni. No ale najważniejsze są 3 punkty. Bardzo dobra gra całego zespołu. No i to tak naprawdę jest dla nas kluczowe, że wygrywamy kolejny mecz. Muszę wrócić na chwilę do pierwszej części spotkania, w której stworzyliście sobie dużo sytuacji strzeleckich, jednak bramki nie padły. Chojniczanka z kolei zdobyła bramkę w 40 minucie i do przerwy prowadziła 1-0. Jakie słowa padły w szatni, że odwróciliście losy spotkania w drugiej połowie? Znaczy w szatni było spokojnie, bo wiedzieliśmy, że gramy dobre zawody. Szkoda, że w pierwszej połowie nie strzeliliśmy żadnej bramki. No ale konsekwentnie dążyliśmy do tego, aby te bramki strzelić, no i co najważniejsze w drugiej połowie to się udało. Podobnie jak w Bytowie, do przerwy przegrywaliście, odwróciliście losy spotkania. Co jest tego przyczyną, że te drugie połówki są lepsze? Ciężko tak docenić to teraz jeszcze tym bardziej na gorąco po meczu. Wydaje mi się, że no, przegrywając zespół nie ma już nic do stracenia, bo no, przegrywasz, no to już gorzej być nie może. No ale chwała nam za to, że potrafimy się podnieść po przegranych pierwszych połowach. Także to cieszy i napędza jakby nas dalej do dalszej pracy. Dziękuję bardzo i życzę kolejnych bramek dla Garbarni. Nie, dziękuję.